Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie z Xpedeusem 2. Dzisiejszy wypad w teren to test nowych dźwięków Square w połączeniu z fulltonami. O dźwiękach jest ciężko rozmawiać, musicie natomiast je sami usłyszeć. Pierwsze znalezisko to mosiężna dupka od pocisku myśliwskiego. Ma ona ID 61, a brzmi w taki sposób na tych polifonicznych dźwiękach. Ładna srebrna moneta, jakaś krajcarówka. Bardzo dużym atutem tego detektora jest jego precyzyjne ID. Nieważne, czy moneta leży na płask, czy też stoi w pionie, detektor identyfikuje tą monetę tą samą wartością. Właśnie to jest też duży atut wykrywaczy, które posiadają multiczęstotliwość. Kładę monetę na płasko. No i zobaczcie, jakie ma ID. Teraz tą monetę kładę rantem do ziemi, czyli praktycznie minimalizuję widoczność przez detektor. A zobaczcie, co wynika. Dla większości wykrywaczy moneta, która stoi rantem w ziemi, jest praktycznie niewidzialna lub jeżeli detektor czyta tą monetę, to zazwyczaj łamie sygnał i identyfikuje inaczej niż monetę, którą położymy na płask, czy leży w ziemi na płasko. Połączenie wielu częstotliwości, dźwięku typu squared, jak również wielu tonów, daje niesamowitą skuteczność temu detektorowi. Zróbcie porównywalny test ze swoim sprzętem. Zobaczycie, jaki odniesiecie skutek. Jest tutaj, zobaczcie, ładny krzyżyk. Nie był wcale tak głęboko, jak myślałem. Sygnał taki 75, 76 na ID. No ale ciekawostka. Nie jest to srebro, jest to aluminium, bo czuć w ręku, że lekkie. Natomiast zaraz zobaczymy, jaki to ma dźwięk po wydobyciu na zewnątrz. Wyciągnę łopatę i zrobię Wam prezentację. Zalecam chodzenie na słuchawkach, ponieważ dźwięki, które słyszycie na głośniku zewnętrznym, nie oddają tego, co właśnie chodzenie i słyszenie wszystkiego na słuchaweczkach, które naprawdę są bardzo dobrej jakości i podbijają dźwięki, bardziej łagodzą, no i są bardziej przyjemne jeszcze dla ucha. A teraz posłuchajcie, jak pięknie wydaje dźwięki Deus, widząc oto taki pospolity guzik, który często wykopujemy. Słyszycie, jaki jest dźwięk dla kulki łowianej, zupełnie inny dźwięk niż w poprzednich przedmiotach. W próbie dźwięku też poddamy koks, który bardzo często występuje na osadach i na polach. Zobaczymy, jaki wyda nam dźwięk. Robię również test odczytu i szybkości tych poszczególnych rzeczy i ustawię je wszystkie też w pionie, koło siebie. Zobaczcie, jak wykrywacz zareaguje na te cele.
namierzyłem kawałek folii. Folię sygnalizuje z kolei takim oto dźwiękiem. A tutaj jest żelazo. Słychać, jak wykrywacz charczy. No i wycina. Ponieważ dyskryminację mamy tutaj na poziomie 5 oczek. W danym filmie zapoznałem Was z dźwiękami typu square i wielotonami, które posiada Deus 2. Czy tego typu połączenie dźwięków i wielotonów będzie Wam odpowiadał, zostawię w Waszej ocenie. Natomiast ten detektor ma jeszcze większe możliwości, jeżeli chodzi o bazę dźwięków. Będę to prezentował w kolejnych filmach. Zachęcam Was również do przeprowadzenia różnych testów, które sugerowałem Wam w filmiku. Testujcie swoje wykrywacze, sprawdzajcie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, śmiało do mnie piszcie. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.